Serwus, dzień dobry, ja jestem Wilki, to kolejny świetny odcinek, no oczywiście Palionowie, którym jestem jakimś małym babasem, małym dzieciakiem, mnie już to tak denerwuje, już chcę widzowie najchętniej, to już bym wróciła do domu, ponieważ jest bardzo ciężko, w sensie do domu, do mojego domu na Palionowie, tym Palionowie, który jest teraz, a nie na jakimś Palionowie, które było 300 lat temu, w dodatku ja na nim nie byłam, ja nie wiem o co tutaj chodzi, się cały czas gubię i jest mega ciężko mi widzowie, więc no nie jest zbyt pozytywnie. No i jeszcze taka, słuchajcie, szybka informacja, jeżeli chcecie kupić bardzo fajne breloki do kluczy, patrzcie, tu jestem ja i Szczypson, aha, nie widzicie, dobra, bo ja nie wiem ich obracać, to widzowie, Palion Style, link w opisie, są bardzo fajne. Mój brelok możliwe, że już jest na sklepie, więc ten, ale nie wiem na 100% na swoje ręki użyć, ale możecie kupić na przykład breloka Szczypsona, Paliona, Dave'a, w ogóle całą ekipę Palionową, więc zapraszam bardzo serdecznie, są mega fajne. I mega fajny jest też mój dom, ponieważ widzowie, poza odcinkiem, tak jak mówiłam, zmieniłam go troszeczkę, tutaj dodam dywanik, oczywiście łóżko, pochodnie, żeby miała jasno, kwiatek, żeby się dobrze tutaj czuła, no i doprowadziłam ścieżkę do domu Szczypsona, który swoją drogą jest na serwerze, więc pokażemy mu po prostu, jak tutaj po wszystko pozmieniałam, więc mega git. No i tutaj jeszcze pisałam chwilowy domek Milki uśmieszek, więc wydaje mi się, że jest dobrze, widzowie. No taki chwilowy domek, myślę, że jest git, także cool. Lecimy teraz do Szczypsona, ale zanim to, widzowie, ja wiem, że dużo z was zostawiło łapki w górę, więc proszę was wszystkich o to, aby tą łapkę zostawić, zasubskrybować mój kanał, ponieważ jest to bardzo ważne, no i zapraszam też na kanał vlogowy, ponieważ tam dzisiaj o 15.30, nie, no tak, dzisiaj leci o 15.30 odcinek vlogowy, więc wbijajcie, dobra. To koniec, widzowie, ogłoszeń parafialnych na dzisiejszy film, I hope so, więc lecimy do Szczypsona, który powinien być u siebie w domku, także czekajcie, zadzwonimy w dzwon. Kto tam do mnie dzwoni? Halo! Co jest? Szczypson, czemu urosłeś? Nikogo nie ma w domu. Ej, czemu urosłeś, Szczypson? Dlaczego ty jesteś taka mała? Milki, co ty tu robisz w ogóle? Czemu ty urosłeś? Szczypson, dlaczego, co ty zrobiłeś ze sobą? Co ja urosłem? Normalny jestem. No nie, urosłeś. To ty jesteś mała. Nie no, ja byłam cały czas mała, no przecież przenieśliśmy się w czasie, no to kurde, jak mam być duże, no przecież od wczoraj byliśmy cały czas... Jak przenieśliśmy się w czasie? Ja no tutaj Szczypson, jestem od czasu, no... ciebie tu w ogóle nie było, co ty tu robisz? Jak od początku? Chodź, Szczypson, chcę ci pokazać mój domek. I czemu jesteś duży? Ja też chcę być duża. Weź zrób, pokaż, ale, co ty ale zrobiłeś? Weź, weź się ode mnie odczep. Co to za zmiana jak... w ogóle ten? Jakiś... Jaka zmiana? No ty, ja nie wiem, o co ty chcesz ode mnie. No ale co jest ze mną nie tak? O co ci chodzi niby? Dobra, a możesz... Dobra, to jest jakieś złudzenie. Lucifer chce mi to powiedzieć. Co, na bank, na bank. O co ci chodzi? Dobra, dobra. Dobra, ja właśnie tak coś czułem, bo widzę tutaj właśnie, że jest tabliczka. Czekam na ciebie w sali tronowej. Pewnie mam tam iść. Co? To jest złudzenie jakieś. To nie jest Milki. Jakoś mało Milki przysłał. Dobra, nie jest Lucifer. Dobra, czekaj, Lucifer. Czekaj. Odkryłem! Odkryłem! Czemu ty mnie prankujesz, Szczypson? Ja się boję. Co się prankuje? No weź, ja już tutaj jestem tak oszołomiona tą całą sytuacją, że jestem na jakimś Palionowie, a ty tutaj ty jesteś oszołomiona? No tak! Czemu ty jesteś oszołomiony niby? No nie wiem, no może dlatego, że przychodzi do mnie jakaś Milki, która jest mała. Ej. Zatem my jesteśmy po rozwodzie, więc weź mnie zostaw. Szczypson, ty jesteś ty... Czekaj, kurde! O kurde, o nie! Czekaj, tu nie, ty nie jesteś Szczypson, mój Szczypson, tylko ty jesteś Szczypson, ten stary Szczypson. Ty nie... nie ty, czekaj, dobra, jeszcze czekaj. Czy ty byłeś na tym nowym Palionowie, gdzie razem pokonaliśmy Lucyfera i potem na przykład był Bobot, o, Bobot był. Wiesz co, ciężko, żebyśmy SpongeBob pokonali Lucyfera, ten... jak ja właśnie się z nim zmagam, wiesz? Ale był Bobot, SpongeBob i w ogóle, pamiętasz ich? Ty nie wiesz, o co chodzi. Yeti, znasz Yetiego? Wiesz co, jesteś na haju? O nie, stary! Ej, to ty nic nie wiesz. Dobra, słuchaj, Szczypson. Więc tak, cześć, Szczypson. Ja jestem Milki z przyszłości, tak się składa. I ogólnie rzecz biorąc, przybywamy ja jestem, z Palionowa 3. Nie, a jestem, wiesz, kim ja 8. jestem? Co? A jestem Święty Wincenty. To zostawię w spokoju. Nie, ale Szczypson, ale ja mówię serio. Co? Jak mam ci udowodnić to, kurde? Słuchaj, ja mam rzeczy na głowie do roboty. No wiesz, ja tam ale się chodź, tak składa, dobra, że Lucyfer chodź, tutaj chodź, broi. Chodź. Musisz mnie zaprowadzić, bo ja to nie umiem w to Palionowo, ale musisz mnie zaprowadzić do centrum Palionowa. Ja wtedy będę wiedziała, o co chodzi. Proszę cię, no proszę cię, Szczypson. Ja wiem, że masz tutaj z Lucyferem sprawę, ale spoko. Czemu ty do mnie go? Wchodzisz tak jakbyś? No czy możesz przestać do mnie mówić? No ale kurde, ale to jest ważne. Słuchaj, to są ważne sytuacje. Nic tu nie jest ważne, ja mam swoje rzeczy do roboty. Nie, no zostaw mnie w spokoju, bo za tym nie wiem, co ty tu robisz. Proszę, proszę. Dobra, ja muszę z Dave'em pogadać, bo to są jakieś dziwne ale rzeczy. Dave'a nie ma na w ogóle. Serwerze, ale proszę cię. Ale czekaj, no, spokojnie, zaraz to sprawdzę. Dave na pewno wie, o co chodzi. Dobra, ale czekaj, no proszę cię, Szczypson, czekaj. No stary. Musi wejść tutaj Szczypson, kurde, z przyszłości, żebyś też czaił chyba serio, że to jest halo? Tak. Ja Dave. Ci pokażę portal, no Szczypson, Dave. Wiesz, że takie rzeczy Dave się dzieją. Dave'a mi jakiś baluch, kurde, no. Tutaj molestuje. No proszę cię. Dave, pomocy. No nie ma go tu, proszę. Na mnie jakąś wiedźmę małą. No Szczypson, cześć. No proszę możesz przestać mnie śledzić, zostaw mnie w spokoju. No Szczypson, ale ja ci chcę pokazać portal, Dave, który już tutaj dostałam. No Szczypson. Dave.
Jak co ja mam zrobić, kurde, żebyś ty szczaił? No nie rób tak, proszę cię. No ej, Szczypso, no kurde, to jest ważna sytuacja, naprawdę, ja ci pokażę portal, pokażę ci wszystko i ja ci wytłumaczę, tylko daj mi chwilę, dobra, daj mi po prostu 5 minut swojego życia mi poświęć, proszę cię. Dobra? Ej, obiecuję, że nie, nic więcej, no kurde, chodź tu. No i co, i teraz udajesz niedostępnego, tak? I będziesz się nie odzywał, tak, po prostu będziesz milczeć. Czemu ty do mnie mówisz ciągle? Zostaw mnie w spokoju. No ale proszę cię, Szczypso. Dobra, ja... 5 minut, tylko, ale ja nie cię wiem, jakieś halucynacje, mam, nie wiem, gara. Dobra, do mnie, jakaś mała lalka do mnie gara. Jaka lalka, byliśmy w małżeństwie, proszę, poświęć mi 5 minut swojego życia. No, no. Kiedyś będziemy dla ciebie ważni, błagam, błagam, 5 minut tylko. Słuchaj. Proszę. Ale ty nie jesteś Milki, dobra? Jestem, tylko że jesteś kurde złudzeniem, ty jesteś złudzeniem. Jestem Milki, która ma 20 lat. Patrz, widzisz to serce? To serce mi dała moja nowa kobieta. Zostaw mnie w spokoju. Okej, okay, to ja nie wnikam. Chodź. Co to jest? No to mój domek, bo razem go budowaliśmy z tobą z przyszłości. No na pewno. No serio? Burzę to. Nie, burzę to, cię, tu było takie piękne proszę, krzaki. Proszę, proszę, Szczypso, błagam. Poświęć mi chwilę i chodź ze mną. Błagam, proszę cię, no tylko chwila to jest. To cię nie zbawi te 5 minut, błagam. Ja muszę łyknąć co nieco na tą podróż życia. No proszę cię, kurde. No to łyknij i chodź. Ścieżka, jaka szpetna ścieżka. Ścieżka. Kurde, ścieżka dolesz. Tak to pięknie tu miałem zrobione. Proszę. A tu teraz idzie... No proszę cię. Dobra, chodź. Lucyfer, przepraszam, przepraszam. To kara moja jest dobra, za wszystkie błagam, moje grzechy. Szybson, proszę. Ten, prawda, tu, Urwis mały. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Szybson, proszę. Daj mi po prostu... No, gdzie ty jesteś? Czemu ze mną nie idziesz? Halo? No Szczypson, to są, ja chciała cię wytłumaczyć, ty jesteś u siebie w domku. Ja to są poważne sytuacje, no ja bym chciała po prostu ci wytłumaczyć, jak to wygląda. Dobra, słuchaj, to było tak, ja ci tutaj wszystko wytłumaczę, mam nadzieję, że mnie słuchasz. Ja po prostu przyszłam z przyszłości, razem wszyscy, z Palionem, jakby mały Herobrine jest, o, mały Herobrine i on, go urodziła Palionka, czyli dziewczyna Paliona i jest mały Herobrine właśnie, i ona sobie przysłał, o tu jesteś, i ona sobie przysłał, chodź. Jesteś głupia, tak? Nie, chodź, 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 chodź. Idziesz za mną, idziesz, no, super. Mówiłaś pokażę właśnie do zamkniętych drzwi, nie? No nie, patrz, chodź, widzisz to? Czy widzisz tą obręcz tam, która jest nad tym, za tym więzieniem? Chodź tu, widzisz to? My z tego wypadliśmy. Z tego wypadliśmy właśnie, to jest to. Mm-hmm. I tam jest palionowo. Ja wypadłem, wiesz czego? Co, mnie kiedyś mama w garnku kąpała, wiesz? Wypadłem z niego. I chyba to są efekty tego wszystkiego, że ja proszę widzę teraz jakieś cię małe lalki gadające do mnie, chodź wiesz? Chodź tutaj, to tak, nie są tak małe łączę, lalki, łączę te kropki. Tutaj, no chodź, no zobacz, mm-hmm, no zaraz wejdziemy, zobacz, widzisz tutaj. Mm-hmm, to tak, jest portal, tak, z którego wyleciałam ja. I ty też wyleciałeś, ale ty z przyszłości. Super. No musisz mi uwierzyć, Szczypson. Świetne hula hop. Czemu mi nie wierzysz? I naprawdę tego nie rozumiem. No przecież ej, a jesteś w stanie, na przykład tak zakręcić się w tym hula hop i zniknąć z nie, mojego nie życia? Nie, jestem w stanie. Bo ja, nie wiem, jak bo ja mam robotę, wiesz? No dobra. Ja właśnie się zbierałem. Słuchaj, w ogóle jakiś Szczypson debil ukradł mi... Jakiś, nie wiem, jakiś złodziej. Ukradł mi moją netherite'ową zbroję. Muszę teraz coś diamentowej dobra, popylać. Słuchaj mnie. Teraz, ważnie. Ja jestem z przyszłości. Przeżyłam wszystko Jezu, to, co... Ile razy będziemy to jeszcze powtarzać? No kurde, ale serio tak jest. I zobaczysz, jak przyjdzie Szczypson ten drugi, to zobaczysz, że ten... No przestań tak robić. To wtedy ogarniesz na pewno. No i poszedł, widzowie. No i co mam teraz z tym wszystkim robić? No naprawdę, nie wierzę. On mnie w ogóle nie... Synu Paliona, jesteś tu? Jeszcze tu jest... Nie, nie wzywaj go nawet, bo ja się go boję. Proszę chodź cię tu, proszę. Weź, zagadasz ją, nie wiem, weź i coś, zamknijmy ją w więzieniu. Jesteś tu, syn Paliona, halo, synek. Szczypson, przestań. Daj proszę mi spokój, cię. A ty mi proszę daj, kurde, czemu mi nie wierzysz? No bo jak mam ci wierzyć? Ja tu miałem inne rzeczy na głowie, a ty jesteś jakimś... No bo, kurde, to się skomplikowało wszystko. Wiesz, że na Palionowach no zawsze się coś komplikuje, zawsze coś jest a może nie to tak sen, może to sen jest. Czekaj, to jest sen. Nie, nie spadaj w dół. Szczypson, to nie był sen. Skoczę. No to skocz i zobaczymy w takim razie. No dawaj, śmiało, proszę bardzo. Mogę cię uszczypnąć w ogóle, no dawaj, no. Okej, okay, widzowie, jest ciężko. Szczypson, stary Szczypson mnie nie poznaje, w sensie poznaje mnie, no ale jest chyba do mnie negatywnie nastawiony. Jedyny sposób, żeby on mi uwierzył, to jest przeprowadzenie tutaj Szczypsona, tego mojego Szczypsona, który żyje ze mną w moich czasach. Wiecie, o co chodzi? To jest wszystko skomplikowane, ja wiem, ja sama tego nie rozumiem. Teraz muszę jakoś wrócić do mojego domu. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo ten Szczypson chyba mnie niezbyt lubi i chyba nie chce, żeby tutaj była. Jeszcze mówi, że jest jakąś daleką przystąpią, że tu Cewera. No po prostu genialnie. Nie wiem, co mam zrobić, napiszcie mi widzowie w komentarzu, co wy byście zrobili, ale no, potworna sytuacja. Tyle mogę powiedzieć.